Hej, Piran, w tym odcinku będzie Cold Steel Kobun. Miałem bardzo dużo fajnych sygnałów od Was, że bardzo podoba Wam się ten nóż i każdy chciałby mieć taki. Niemniej jednak wszyscy narzekali, że jest drogi. No cóż, jest drogi, ale jak na standardy świata nożowego, to jest jeszcze w miarę tani. W każdym razie Cold Steel Kobun jest małym nożem, reklamowanym przez Cold Steel jako boot knife, czyli nóż, który będzie nosić przy bucie. Niemniej jednak jest moim zdaniem na to troszkę za duży, chyba że ktoś nosi 11-dziurkowe glany i nosi je cały czas. Ale mamy lato, więc odpuszczę. Co jeszcze się rzuca w oczy w tym nożu? No na pewno jest w miarę kompaktowy. Jest na tyle kompaktowy, że całkiem wygodnie się go nosi. Przy pasku nawet tak na co dzień. Jakoś za bardzo nie wystaje, więc nie będziemy straszyć staruszek. Od razu mówię, że dodałem sobie tasiemkę, żeby w razie jakiejś dłuższej pracy móc sobie po prostu przewlec przez tą taśmę nadgarstek, żeby mi przypadkiem nóż nie wypadł gdzieś, bo bardzo nie lubię, jak nóż mi wypada. Nóż w pochwie ma 27 cm długości, bez pochwy ma 25. Zacznę może od pochwy. Pochwa to jest typowy dla Cold Steela Securex. Możecie znać ten typ pochew z innych ich noży. Zazwyczaj dorzucają do tych, które mają tam więcej niż 100 zł w cenie. Coś takiego. No, generalnie na przykład w G.I. Tanto również dołożyli pochwę Securexową. Jedyny minus tych pochew jest taki, że z tych kółeczek szybko schodzi farba. W tym wypadku akurat ta część ociera mi się o koszulkę czy coś takiego. I jak widzicie, bardzo szybko, nawet o tak miękki materiał, zeszła farba. Nie mam jeszcze tego problemu z G.I. Tanto. Niemniej jednak, jeszcze idąc dalej, jeśli chodzi o tą pochwę, to z tyłu mamy klips, który w każdej chwili możemy zdemontować. Jeżeli wsadzimy do środka nóż, to ten klips się po prostu blokuje i nie ma możliwości, żeby wypadł. Sam nóż jest wykonany ze stali AUS 8A. Nie muszę mówić chyba, że jego profil to tanto. Jest dość chudy jak na nóż typu Fixed od tej firmy. Wydaje mi się, że G.I. Tanto chociażby było grubsze. Macie tutaj porównanie. W każdym razie nie jest przeznaczeniem tego noża na pewno jakiś ciężki outdoor, więc totalnie możemy mu wybaczyć. Jest to raczej nóż do cięcia, no co wskazuje też to, że szlif jest wyprowadzony w klęśle na dłuższym odcinku ostrza. Jak widzicie, tańczy po tym słońce, więc macie potwierdzenie tego. Sam czubek noża jest wyprowadzony płaskim szlifem. Oznaczenia na ostrzu są bardzo ważne, jeśli chodzi o stwierdzenie, czy nóż jest oryginalny. Są to oznaczenia płaskie, żadnych jakichś wytrawianych wzorów. Z jednej strony jest to po prostu napis Kobun, z drugiej strony jest to napis Cold Steel. Rękojeść jest wykonana z kratonu. Tang ostrza wchodzi aż do końca, czyli jest to konstrukcja full tang. Wydaje mi się nawet, że to kółeczko jest jakąś częścią ważną noża, w sensie trzyma nam ostrze przed wypadnięciem z rękojeści, po prostu jest to taki element konstrukcyjny. Rękojeść jest bardzo fajnie wyprofilowana, znaczy wszyscy narzekają, że jest trochę chuda, ale moim zdaniem jest akurat. Na pewno nie będziemy tym nożem cieli aż tak dużo, żeby jakoś zrobiły nam się odciski od tego. Akurat do mojej dłoni jest fajoska. Bardzo fajne fakturowanie na tej rękojeści, które nam pozwala trzymać ten nóż idealnie pewnie, nawet jeżeli nóż jest mokry albo mamy upapraną rękę olejem czy coś takiego, więc całkiem fajnie sprawdza się w kuchni. Garda, czyli jelec, jest szczątkowa. Jak widzicie, na pewno nie zapobiegnie przed tym, żeby nasza dłoń zsunęła się na ostrze, jeżeli naprawdę energicznie coś dźgniemy. Niemniej jednak nie jest to raczej nóż do dźgania właśnie z braku tego jelca, więc raczej nie polecałbym tego. W każdym razie, jeżeli już musielibyśmy coś
zaatakować, dźgając to, no cóż, damy radę. Myślę, że utrzymać ten nóż, korzystając tylko z tego fakturowania. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. I no cóż, nie pozostaje mi Wam życzyć nic innego, jak tylko miłego dnia.